Unia Europejska będzie wspólnie pracować nad powstrzymaniem wzrostu cen energii. To główne konkluzje dwudniowego szczytu unijnych liderów w Brukseli. Agresja Rosji na Ukrainę, ale też wieloletnie błędy unijnych polityków doprowadziły do bardzo poważnego kryzysu energetycznego, wskazuje dr inżynier Bogdan Sedler. Polityka energetyczna Unii Europejskiej pod przywództwem Niemiec spaliła całkowicie na panewce. Mamy tego najlepsze przykłady. Opłaty spekulacyjne za emisyjność, natomiast wygaszanie wydobycia węgla, likwidacja kopalni doprowadziła do obecnej sytuacji. Dlatego też należy mieć własną politykę niezależną. Unia próbuje teraz szukać wspólnych rozwiązań, aby pokonać kryzys energetyczny. Zawarliśmy porozumienie w sprawie energii. Przez wiele miesięcy, w tym ostatnie tygodnie, dużo pracowaliśmy, dyskutowaliśmy i poczyniliśmy pewne postępy w tym temacie. Mówił przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Pierwszy dzień szczytu zakończył się dobrymi dla naszego kraju konkluzjami, informuje premier Mateusz Morawiecki. To przede wszystkim ustalenie o maksymalnej cenie gazu realizowanej poprzez tak zwany korytarz cenowy. Szczegóły tutaj muszą wypracować w najbliższych tygodniach nasi ministrowie energii. Prace nad tymi rozwiązaniami potrwają jednak kilka miesięcy. We will develop a complementary new index. Opracujemy komplementarny nowy indeks do obliczania ceny energii, aby lepiej odzwierciedlić sytuację cenową LNG, a tymczasem ustanowimy mechanizm korekty rynkowej właśnie po to, aby ograniczyć epizody zawyżonych cen gazu. Mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Postulat maksymalnych cen gazu to inicjatywa Polski, Belgii, Grecji i Włoch. Unijni przywódcy zgodzili się także na dobrowolność zakupów gazu. Nie udało się jednak wypracować porozumienia w sprawie zawieszenia opłat za prawa do emisji dwutlenku węgla, a to właśnie ETS stanowi aż 60% ceny energii. Premier Mateusz Morawiecki podczas szczytu postulował także, aby budować mechanizmy zapobiegające spekulacji na rynkach finansowych. Tu także udało się osiągnąć porozumienie. Unijni politycy boją się jak na razie przejęcia zamrożonych rosyjskich aktywów. To kolejny polski postulat przedstawiony na szczycie, a mowa o ogromnych pieniądzach, bo aż 400 miliardach dolarów. A więc kwotę, która nie tylko wystarczyłaby na znaczną część odbudowy, ale ja proponuję, aby tę kwotę skonfiskować i użyć na rzecz mechanizmów stabilizujących ceny energii w Unii Europejskiej. Dlaczego my, Polacy, mamy płacić, polski podatnik, albo francuski, albo inny, mają płacić za te straszne skutki napaści Rosji na Ukrainę. Niech oni za to płacą. Komisja Europejska w przyszłym tygodniu ma też przedstawić propozycje tymczasowych ram kryzysowych w sprawie pomocy publicznej. Tu duże kontrowersje wzbudza niemiecka pomoc, która przekracza 200 miliardów euro. Jeśli te środki będą wpływały pośrednio pozytywnie na sąsiadów Niemiec, to dobrze, ale chcemy, aby przedsiębiorcy nie byli poszkodowani, przedsiębiorcy z krajów ościennych, mnie interesuje Polska, nie byli poszkodowani na skutek tego, że ich bezpośredni konkurenci w tej czy w innej branży otrzymują pomoc państwową, a polscy przedsiębiorcy nie otrzymują takiej pomocy. Według Komisji Europejskiej mechanizm pomocy publicznej ma z jednej strony pozwolić państwom na wsparcie firm, ale z drugiej ma utrzymać konkurencyjność na wspólnym rynku.